Jeszcze parę słów na temat zmarłego właśnie pana doktora Tadeusza Wojka. Był jeszcze do niedawna stałym uczestnikiem naszych tutaj spotkań. Ja poznałem go przed 15 lat, wtedy, kiedy były pierwsze, przepraszam, drugie wybory prezydenckie, które on był już zaangażowany w kampanię, jak Państwo pamiętają, ja kandydowałem. Należał do członków założycieli naszego ruchu. Przez wiele lat był nie tylko aktywnym jego członkiem, ale osobą pełniącą ważne funkcje i władza w okręgu, i w władzach centralnych, ale to nawet nie w funkcjach, istota rzeczy. Był człowiekiem niebywale ofiarnym i sumiennym, bo wiadomo, że w każdej sytuacji można na niego liczyć. Człowiekiem ogromnie bezinteresownym. Pochodził z inteligenckiej, patriotycznej rodziny. Ojciec zginął w Katyniu. To jakoś się determinowało chyba, czy wpływało na kształtowanie postawy obydwu jego synów, starszego brata, pana doktora Tadeusza, znanego historyka Jerzego Wojka i jego. Znałem obydwu. Nie wiem, czy mogę przypisać sobie ten zaszczyt, że byłem przyjacielem obydwu. Bo bardzo ciężko jest przyjąć do wiadomości taką, niestety naturalnie patrzę, że już kogoś, z kim przez lata byliśmy związani, do kogo byliśmy przyzwyczajeni, na kogo w trudnych chwilach zawsze liczyliśmy, że już od nas odszedł. Myślę, że w osobie pana doktora nie tylko ruch stracił swojego bardzo ofiarnego, wybitnego działacza i przedstawiciela. Myślę, że przede wszystkim Polska straciła bardzo dobrego obywatela, głębokiego patriota. Będzie nam go bardzo brakowało.